Mamy to. Niechaj Ile leci. gadałem z Pawłonem? Ile? Patrz, ja cię lubię, Kamil. Ja to, że Kuba jedno ci mówił, a drugie, bo ten jest. On fałszywy jest! Dwa lata temu! Patrz, z nim gadałem! On fałszywy jest! Cały czas! Starałem się pomóc! Bo naprawdę Kamila lubiłem! Tak z Adamem było, to było to samo! O! Ja ogólnie nie znam lore konfliktu, w ogóle ja nie wiedziałem, że oni jakieś relacje mieli między sobą, Demons z Adamcem. Ja tak naprawdę nie wiem, kim jestem Adamcy. Wiem tyle, że robił streamy z Dawidem Jasperem. Jakby stąd wiem o istnieniu Adamcego. A tak to nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, kim on jest. Natomiast przeskakiwałem sobie tak pomiędzy streamem Demonza, a streamem właśnie Adamcego. I tam Adamcy tak, no nie wiem, tak bardzo pokornie przyznawał rację Demonzowi, że no coś tam kiedyś odpierdolił. Ale nie wiem, nie mam pojęcia, o co chodzi. No. No. Proszę. Witamy w Twitchowych wiadomościach. Wydarzyła się gruba drama. Wyszły prywaty. Dwóch dorosłych chłopów o krok od łez. Dzisiaj w wiadomościach pomijamy wszystkich innych streamerów. Zajmiemy się jedynie dramą, a jest to gruba drama. Poruszeni w niej są Demons, Mamon, Cinkrow, Over, Gerberek, a świadkami koronnymi i adwokatami są Artur Rybson Lolgębicz, Xententacion, jest Mega Grubo i jest Saigon. Więc nasza redakcja u... Nie, no tam jeszcze podobno Sylwan był na tej imprezie, o której... która odbyła się tak 3 lata temu. To jest niesamowite, że Demon tyle lat trzymał to w sobie. Że tam rzekomo jeszcze był chyba Sylwan, tak? Na tej imprezie. Ułożyła wszystkie fakty chronologicznie. Zaczynamy. Wszystko zaczęło się wczoraj, czyli 25 czerwca, podczas streama Kamila Dimonca Amracha. Był on niesamowicie pijany i wulgarny. To jest ten cały Amon-Ra? Padło wiele banable słów. Nawalał on p-wordy, n-wordy i tak dalej. I cudem w sumie uniknął bana. Ej, naprawdę Demons nie złapał, nie wyłapał bana? Byłem pewny, że on jest już zbanowany. Nawet nie sprawdzałem kanału dzisiaj. Właśnie się mówi, nie, czy nie. Ja pierdolę. Z Francji, kurwa, jeba. Nie ma to nic wspólnego z dramą, ale ma na celu przedstawić sytuację i pokazać wam widzom, jak mocno zdemolowany tego wieczoru był Kamil Amrach, że całą swoją karierę i wygodne życie ryzykował, wypowiadając niejednokrotnie cały leksykon zakazanych słówek, czego my oczywiście jako partnerzy YouTube i Twitcha nie popieramy. Przechodząc jednak dalej, nagle podczas stanu mocnego odklejenia od rzeczywistości Demonzowi przypomniał się Mamon i stare czasy i ten po chwili wyzywania go postanowił skontaktować się z dawnym fanflem i wyjaśnić, jak to w końcu było, kto według niego stał za ich starą dramą i tak dalej, nie wiedząc jeszcze, że pcha pierwszy klocek domino. Tutaj? Aktywacja. Okej! Okay. Kamil! Wszystkiego najlepszego. Kamil, dziękuję bardzo. Jest to, będzie jak szczerze, wiesz dobrze, ile to było lat. Ale ja się tak zastanawiam, czy oni nie są warci siebie? Tak, ja nie znam twórczości Demonza, ale jak można mieć jakiekolwiek pozytywne emocje względem Mamona streamującego Mamona? Bo ja nie wiem, jaki Mamon jest w życiu poza internetowym, ale streamujący Mamon jest nieznośny. Nie da się lubić streamującego Mamona. No to po prostu się nie da. I mam taką teorię, że jedynymi osobami, które są w stanie tolerować streamującego Mamona, to są osoby tak samo pierdolnięte jak on. Mamon, jestem pijany. Dobrze mówisz Menel, pan Menel, mówi to i tamto. Ale ile lat, ile to było lat? Fuj.
ile lat, kurwa, ci mówiłem, ile że lat? Robisz to, robisz tamto. Ile to było lat, kurwa, cały czas byłem, kurwa, z tobą, no. Cały czas. Wiem, wiem, Kamil. I tak się... No. Pokorny mamon. Jedna rzecz się wystarczyła, jedna, kurwa, rzecz. A nikt nie spodziewał się, że Demons aż tak emocjonalnie podchodził do jego relacji z mamonem. Ale to była jedna rzecz. I przekreśliła wszystko. Rozumiesz? I miałem wtedy dosyć. Nie chciałem się znać. Bo zrobiłem jedną rzecz. I podtrzymuję to. Stary. Ja nie wiem, o czym on mówi. Nie wiem, co musi się stać, żebyśmy w ogóle ze sobą gadali. Nie mam pojęcia. Bo zrobiłem wszystko, ile mogłem przez te wszystkie lata. Oni robili, ale to nie byłem ja. I cały czas podpisał mnie, co ktoś zrobił do mnie, że węgorz, pączek, cokolwiek, to nie jestem ja, Kamil. To nie jestem ja. Gdybym to był ja, to po chuj bym ci pomagał. Tyle lat bym się męczył, żeby z sobą gadać, żeby cokolwiek chce zrobić z sobą, żeby... Powiedz, nie wiem, martwić się. Smutny obrazek, jakby tego początku nie widziałem. Widziałem już, jak leciał z mikrofem. Ja nie do końca też wiem, jaki jest... Tak, to ten wcześniejszy lore Demonza z mamonem, no ale tak, wiesz, no, biorąc na logikę, no, mamon jest nieznośny i trzeba być albo tak samo pierdolniętym jak on, albo mieć bardzo dużo cierpliwości i wyrozumiałości, żeby utrzymywać z nim jakiekolwiek relacje, nawet minimalne. I no, nawet z nawalonym Demonzem, no ciężko się tutaj nie zgodzić, że to po co on jakby miałby angażować się w pomoc mamonowi czy streamingu, jakby tak pewnie jakąś taką ogólną, jeżeli miałby, nie wiem, miałby wyjebane na niego. Tego co mi się wydaje, to Demons chyba ciągle ma większe liczby niż mamon. Więc też no tutaj korba i zasięgi, no to raczej to by w drugą stronę miało działać. To nie ma pojęcia. Obaj panowie się wzruszyli i zabrakło im słów. Wolnymi krokami powolutku zbliżała się wielka pogódka. Nie wiem, co mam powiedzieć, kurwa. Zresztą nie mam pojęcia, stary. Nie mam pojęcia. To tak dziwnie wygląda. Wiesz, to dla mnie szok. To jest prawda. Kamil, z nami się lat. Przez jedną rzecz, stary. Każdy... Jesteśmy ziomkami, nie? Byliśmy ziomkami, przepraszam, nie jesteśmy. Ale byliśmy ziomkami. To była jedna rzecz. Kamil, chodzi o to, że byłem za tą zawsze. Zawsze! Jak mówiłeś, że źle. Że jak nie wiadomo jak... I tak dalej. Byłeś, pisałeś do mnie? Mówiłem ci? Czy ja naprawdę byłem z tym kolegą? Czy coś? Czy ja... No nie byłem. No naprawdę nie byłem, starałem się pomóc. Naprawdę Kamil. Ale jak to bywa w takich dramach? Potrzebny jest winny. Nagrzmocony jak Messerschmitt Demons znalazł domniemanego winnego całej sytuacji. Osobnik, który według narracji Demonza wykorzystywał jego przyjaciela Mamona i zadawał się z nim dla cyferek, osoba, która ponoć pomówiła Mamona i Demonza. Skłóciła ich, obrobiła za plecami, a następnie wykręciła cały sok zasięgowy z mamona, Cinkrofwest. Ja pokłóciłem się z tą kurą. Dwa EU Master? Trzy. Przez ciebie się pokłóciłem. Z tym kurwem, co tylko na liczby patrzy i ma wszystko. Patrz, słyszysz, Cinkrof, słyszysz? Kamil. Wykorzystywał cię, mówiłem mu wtedy, to mu powiedziałem właśnie. Kamil, wtedy w klubie, co mówisz, dupeczki, coś tam, to mówiłem, że wykorzystuje cię. Co, Cinkrof, obrazisz się? Taka jest prawda? Co? No bo taka jest prawda.
A co, nie ukłamał cię? Nie ukłamał cię? Mówi, że ja obgadywałem cię w klubach? Czy coś? Przecież on ci to powiedział, ten farmazon. Nie powiedział tego? Nie. Powiedz szczerze, Mon. A co ci powiedział, że obgadywałem cię w klubach? Nie powiedział Cinkrow? Nie on. A kto? No ktoś inny słyszał obok, no mówiłem ci. Ale to a, też czyli Rybson. No Rybson siedział obok. Nie. No nie wiem, może to był ktoś randomowy, że gdzieś... Aha, okej, okej, czyli nie ma już tematu, okej. Gadałem, kurwa, Cinkrowem, że wykorzystujecie. Jedyna osoba, która była obok, to był Rybson i Sylwan. I to było wszystko. No i tu zaczynają się pierwsze zawiłości. Chwila, o której rozmawiają obaj strajmerzy, to jakiś event Arcane z Japsonem. Jakieś dziwne połączenie uniwersów w jakimś miejscu, co się nazywało piekło, czy tam niebo, i byli tam Rybson, Sylvan, Cinkrow, Gangamurun Demons. Moją drogą, mega pojebane zestawienie. W każdym razie, z wypowiedzi panów łatwo się domyślić, że coś tu się ewidentnie nie klei, bo niby tu raz Mamon przytakuje Amrachowi, raz mówi coś o jakiejś tajemniczej osobie, co stoi z boku, a Demons mówi o Rybsonie i tak dalej. Drama jest bardzo obszerna, więc w tym momencie mamy pogdutkę Kamilów i przedstawienie Cinkrowa jako fałszywca i manipulanta, co dla zasięgów jest w stanie opędzlować klocka. Niemniej jednak podczas smażenia Cinkrowa i zarzucania mu wykorzystywania Mamona, zaatakował on również Overpoła i Aleksandra Randombrus Kardasia. Zachowałem się Cinkrow, ale... Nie, to ogólnie wszyscy byli jebani. Mamon był jebany, właśnie czysty, Randombrusa też. Lewus był czysty, Lewus został oczyszczony. A ten szmatławiec Karioner na szczęście... Też został mocno zmiażdżony intelektualnie przez Demonza. No nie, no ale jakby no, po prostu też został gdzieś tam nawyzywany. Co akurat osobiście mnie cieszy, bo nie jestem w stanie znieść tego typu ludzi jak Karioner. No. Wystarczy. Dwa razy wypowiedziałem tą ksywę. Wystarczy. Mamon! Cinkrow wykorzystuje tego kulawca dla kontentu i będę to robił pieniądze, więc będę wykorzystywał upośledzonego kulawca do oporu. 10 zł. Nie obchodzi mnie to, stary. Jeden Ej, te ziomki były takie irytujące. Tam jeden z nich cały czas kurwa krzyczał, dawaj na roketa, czyni zatrę, czyni zatrę. Ja pierdolę. Kulawego wykorzystuje drugi kurwa niepełnosprawnego. Totalnie mnie to nie obchodzi. Chodzi o sam fakt, że jak ja... Słuchaj, totalnie to nie obchodzi. Jakbym podchodził do Overpoła i powiedział mu wprost: ty, Randombrusa wykorzystujesz, niepełnosprawnego wykorzystujesz? O, Randombrus, jest niepełnosprawny, jest niepełnosprawny, myślę. Jest pierwszy, jest materialistą i największym jest. Okej, przepraszam. No, ale to... Jakby tutaj Demon nic niezwykłego nie mówi, no. Wszyscy, którzy choć troszkę obserwują to uniwersum overpołowo-randombrusowe, wiedzą, że Alek ma bardzo duże problemy z pieniędzmi. Szczególnie ma problemy z pieniędzmi, które nie są jego, tylko czyjeś. On chyba się nawet przyznał do tego. Nie chcę teraz rozsiewać plotek, ale no. Demons mówi tutaj coś na zasadzie, że woda jest przeźroczysta, nie? Troszkę dużo słów użyłem, ale jest materialistą największym panem i tak dalej. No i tutaj każdy case Bruce'a zna, więc nie chcemy przedłużać. Uwierzcie nam na słowo, że odniósł się również do ostatnich streamów Xena, no i szachista przez to wbił na Discorda. Gigareluje. No ja mówię zajebiście. Tego ironicznie, dzisiejsze słowa, nawet z tym jebaniem Bruce'a czy tego, to że jest robię prawda. Content, to Stary, jest prawda. To jest prawda, ale oczywiście wydaje... ja nie jestem idiotą, kurwa. Wydaje mi się, że mówi to, co wszyscy myślą od już paru dobrych miesięcy. Ale to ja... Każdy boi się powiedzieć prawdę. Tego ktoś nie kuma? Naprawdę goś nie kuma? Kocham cię, dziadek. Kamerki, blagam. Tak, Kamil.
Wszyscy wiedzą, że Bruce to materialista i to jest obustronne. No kurde, zyskuje... w ogóle. Jest boss! Zasięg, jest. Zostaje zasięg. Zwiększa zasięg. To wiesz, to tak funkcjonuje. Swoją drogą, Demons ma tyle kurwa tych alertów. Łebny wybuch. Ojej, tak samo działam z Bruce'em, że jestem świadomy, no bardzo dużo rzeczy zrobi dla zasięgu. Wiem, ale po co? Przez to wszystko drama eskalowała na dwa fronty, czyli drama z uniwersum Gerberka i drama mamońska z Cinkrofem. Odpowiedź o wykorzystywaniu Gerberka będzie na końcu filmu, więc teraz przejdziemy dalej do wątku głównego, czyli dramy mamońskiej z Cinkrofem. Czyli w dużym skrócie, Demons nawyzywał i porelował co niektóre osoby wczorajszej nocy. I pojawia się dzień dzisiejszy, gdzie wszyscy potencjalni świadkowie i osoby mogące opowiedzieć się za którąś ze stron, czyli między innymi łasy na zasięgi spijający śmietankę z każdej dramy, Arthur Rybson Lol Gembicz. Już wam mówię gdzie i kiedy. No, to nie... Ogólnie to było tak, że był Arcane, wyszedł Arcane. I potem po tym Arcane'ie była impreza w, to się jakoś nazywa, ten klub Niebo albo Piekło, ja nie pamiętam dokładnie. I była impreza Internazjomali, ja tam ogarniałem trochę. Niebo? Może Niebo albo Piekło, ja już nie pamiętam. Także whatever, nie? I tam była impreza Internazjomali z okazji tego właśnie Arcane'a, jakaś tam tematyczna. I ja pamiętam, że dzień przed strasznie zachlałem pałę z Deflesem. Ale wiem, że odbyła się rozmowa Mamona. Demonza z Cinkrofem na temat wykorzystywania Mamona. To było, to potwierdzam, ale jak ona miała przebieg i jak ona brzmiała, nie mam bladego pojęcia, nie pamiętam. Dla mnie Demons jest spoko, nie? Po czystej stronie był współczowcu i powiedz wprost. No tak jakby, no ja... Tak jakby, wydaje mi się, że to każdy wie, każdy mądry człowiek, który widzi i okulary i mózg, widzi tak jakby, że jak jest trochę gorzej od Cinkrofa, to zawsze jest protokół Mamon odpalany. To jest fakt, jakby... To jest totalnie zrozumiałe. Ja też mam swojego niepełnosprawnego, którego lubię wykorzystywać, więc ja nie chcę nic złego. Ja pierdol. Czy faktycznie Cinkrof mówił coś do Mamona o demonzie? Nie mam blady... Ale nie, no tutaj trzeba wyjaśnić pewną sprawę. To trzeba wyjaśnić pewną sprawę. Bo wykorzystywanie mikrocypka i wykorzystywanie Mamona nie jest sobie w żaden sposób równe. Mikrocytek jest upośledzony, znaczy jest niepełnosprawny fizycznie, ale często jak rodzice nie zadbali o jego rozwój intelektualny, mikrocytek jest, można rzec, że upośledzony intelektualnie, a Mamon jest po prostu zjeden, ale nie jest w żaden sposób ani upośledzony, ani niepełnosprawny. I wiesz, no jak ty, Mamon doskonale wie, jak to działa. I nie uważam, aby Cinkrof w jakikolwiek sposób wykorzystywał Mamona. Uważam, że to była obopólna korzyść, bo obaj dostali wzrosty i obaj byli zadowoleni. Tego pojęcia, więc tutaj tak nie jest w stanie się powiedzieć. Rybson potwierdził, że to, co mówił Amrach, to nie jedynie pijackie wymysły, a fakty autentyczne. Jednak Gembicz nie sięga tak głęboko pamięcią wstecz, więc nie potwierdził w pełni wersji Demonza. Dlatego w końcu musimy odsłuchać drugiej strony, czyli Cinkrofa, oskarżonego o bycie najbardziej fałszywskim wykorzystywaczem na całej platformie, jednak chronologicznie, zanim Cinkrof odpowiedział bezpośrednio Demonzowi i wyjaśnił dramę, to pojawił się na streamie Olka, który sam odnosił się do dramy o wykorzystywanie. Nie wiem, tak jakby jakiś menel spod żabki nagrał filmik na mnie, jaki to jestem, śmaki owaki, no. Tylko z wyrobioną opinię na jego temat. On jest tu pijany. Czy on tak mówi po prostu? Bo nie wiem, bo może coś źle wie. Niesamowity. Gerber szalał. Gerbur jednak nie dawał sobie rady z odpowiedzią, a co dopiero ze zrozumieniem dramy. Na Discorda więc przyszedł jego ojciec Overpoł wraz z Bartkiem Szachistą, którzy byli oskarżani o wykorzystywanie Bruce'a, co miało spory wpływ na ogólną dramę o wykorzystywaniu niepełnosprawnych i rozpoczęło najprawdziwszą debatę i podsumowanie całej wypowiedzi Demonza. I wbił też on, osoba, o którą poszła cała drama, Cinkrof West,
który nie wytrzymał i zanim odpowiedział Demonzowi na swoim streamie, zaczął dyskusję, w której nie szczędził słów o wszystkich dookoła. Był jak osaczony przez neandertalczyków, atakowany z każdej strony mamut. Trochę gubił się w wypowiedziach, bo tam działały instynkty. A zaczął od przesłuchania Xena, który powiedział wcześniej, że Demons reluje o Brusie, Owerze, Cinkrofie i nim samym. Nie obwiniam ciebie oj, ani bardzo. Oj, jak boli. Oj, jak boli, oj, jak to. Boli. Mi się wydaje, tak, że... Inaczej to Bruce tam nie był głównym tematem, tylko... Zawsze u Owera cisnęli Bruce'a, czy nie? To przekaż Demon Woli. A teraz zaczyna to teraz jakoś bardziej. Ale przekazywać, stary? Ja próbowałem gadać, ale on nie chce mnie słuchać. Moderacja Demonza ciągle mnie banowała. Nie mogłem mu ani dać rajda, ani napisać nic na czacie. Z twią pokazałem, że już nawet na PW kiedyś do niego pisałem, żeby mnie odbanował. No i tyle. A on jest o mnie ja zły. W sensie z tymi Bruce'a tego nie było, to fakt. To już to, no, od kiedy szoty z Bruce'em poszły trochę bardziej viral, ale to jakby zawsze było ciśnięcie Bruce'a u Overa. Jakby się zapytać Bartka, czy mógłby mnie odmutować, bo ostatnio wypowiedziałem się w pewien sposób na temat jego związku i chyba mu się to nie spodobało podczas minigolfa. A wydaje mi się, że warto to przedyskutować, jeżeli tutaj jakieś oszczerstwa z jego strony przedyskutować na privie, no. Wszystko no, ale... na świat chcemy wyciągać. To jest no. Słuchaj, ale to nie chodzi o to. Jeżeli koleś do mnie mówi, jeżeli mówi o mnie i ewidentnie wypowiadając się ja, co mówił o Demonza, mówi, że dużo zrelował, nawiązując do mojej osoby, bo z tego co słyszałem, to przez 3 godziny Demons napierdolił mnie, no to chyba trzeba powiedzieć o tym publicznie, czy nie? Słyszałem się na początku, ale słyszałem koniec. O co chodzi o tą dziewczyną? Słuchaj, co powiedział Oli? Jak dla mnie dolewanie oli do ognia... Ale słuchaj, dobra. Wystarczy napisać dla na PW. Mnie... Ja nie jestem osobą, która zaczęła to wszystko. Widziałem wczoraj jakiegoś szota z wypowiedzi Bartosza, w sensie Xena, na mój temat. W sensie tak mi się wydaje, że to ja nie wiem, o co chodziło z tą... Bo Demons w zasadzie mówił głównie o mnie. Więc no słuchaj, no, jeżeli zrelował mnie, to chciałbym się dowiedzieć od ciebie, w jaki sposób zrelował, bo nie napisałeś mi tego na PW. Od początku chciałeś też, że tak powiem, uczestniczyć w tym wszystkim, więc czekam. Od samego początku jesteś krzywcem, no i to jest fakt. Okej, okay, ale powiedz dlaczego, bo to już słyszałem jakby od Demonza, więc to są jakby takie, wiesz... Stary, no ja mam wrażenie, to nie jest populistyczna gadka, się po prostu... Ale nie wrażenie, jakie konkretne sytuacje, bo... Chciałbym, żebyś powiedział konkrety, bo ty zawsze Kubon, mówisz tak... Kubon, wbij na desek, Kubon! Nie wypaść źle, że to Cingo mówi populistyczne rzeczy akurat. Ale chciałbym konkretnie sytuację, co zrobiłem w stosunku do ciebie źle. Słuchaj, już budujesz tezę, która jest populistyczna, mówiąc, że zawsze tak mówię, a to właśnie jest nieprawda, bo zawsze idę z innym nurtem. To prawda, zgadzam się akurat. Bo ty zawsze idziesz tam, gdzie, że tak powiem, jest więcej ludzi. Ty nie masz swojej opinii. What? Ty kreujesz opinię dopiero no w momencie, dobrze, no to kiedy uwaga, się uważam, wypowiedzą. Że Cinkrof jest i to jest teraz popularna opinia, jestem populistą. Nie, mi się wydaje, że Cinkrof jest populistą akurat. Ale dlaczego? To ty jesteś populistą, no. Stary. Wchodzisz tam, gdzie jest, zasięg, jesteś przydupasem aktualnie Xaja. Starasz się tak naprawdę wbić w to, w ten mainstream poprzez chociażby bycie populistą. I mi to zarzucasz naprawdę... Gdzie całe życie byłem jebany za to, że komuś się nie podporządkował. Wszyscy na czacie w tamtym momencie wydali już werdykt i pisali nieprzychylne wiadomości o Cinkrofie, serowali go i robili z niego nowego Disa, Rybson Xen i Ciężko jest. Z jego rozmówcy sobie Cinkro wybrał, bo Cinkro nagadane i jest taki bardzo głośny. On jakby wiele rozmów jest w stanie wygrać po prostu tym, że jest, bo przerywa, nie daje dojść do słowa nikomu. Jest bardzo taki nachalny w prowadzeniu dyskusji, gdzie dyskusja przeradza się praktycznie w monolog, bo Kuba robi bardzo dużo, prawdopodobnie nieświadomie. Wydaje mi się, że to nie jest rzecz, znaczy pewnie się można tego nauczyć, ale wydaje mi się, że Kuba po prostu tak ma od urodzenia. Gdzie przerywa, no nie daje komuś dokończyć i jakby bardzo mocno forsuje swoją opinię. Natomiast ty teraz sobie złego rozmówcę, jakby na poziomie intelektualnym. Po prostu. Nie chodzi o to, że Kuba jest głupi, tylko Xen nie jest
To nie jest streamer z ilorazem inteligencji przeciętnego polskiego streamera. O, może na takiej zasadzie. I jakakolwiek dyskusja z Xenem, no, albo musisz przyjść dobrze przygotowany, no, albo będziesz miał problem, nie? I to nie jest też tak, że ja sądzę Xenowi, bo uważam, że niektóre sytuacje Bartka były mega żałosne, natomiast no, jeżeli coś robi dobrze, jeżeli w czymś jest dobry i jakby ma w miarę rozwinięty w miarę, no, jeżeli ma po prostu intelekt troszkę ponad przeciętnego streamera, a może nawet i bardziej, no to należy też to podkreślić, nie? A Kuba... No nie wiem, no wydaje mi się, że Kuba jest po prostu zwykłym chłopakiem, nie? Który jest po prostu zwykłym chłopakiem. Każdy inny twierdził, że to Chinkrow jest populistą. Atakowany przez Xena nagle zmienił temat na kompleks Xaja. Ty nie jesteś czasami osobą, która, że tak powiem, od początku chciała zaistnieć w community Xajo, ale niestety okazało się, że... Kto nie chciał? Pasujesz, że tak powiem, do tego community? Czy ty czasami kto nie chciał? Od kompleksu Xajo, gdzie mówiłeś, mi, że w sumie to ty nie rozumiesz, dlaczego Xajo jest tak popularny, że jest... Ale ja też nie rozumiem, dlaczego Xajo jest tak popularny. Ja totalnie tego nie rozumiem. Nie. Na pewno tego nie mówiłeś. Na początku, jak się spotkaliśmy w Warszawie, jesteś przekonany, Bartuś. Jestem miałeś jeszcze tak ze 100 widzów i z Lewusikiem cię leciutko wybijaliśmy. Gdzie ja miałem 200, ale no załóżmy, że było to wybijanie. Jesteś przekonany. Stary, jestem przekonany i szczerze, znowu to robisz. I totalnie tego nie rozumiem, bo nigdy nie byłem w internecie przed moim streamingiem. Ale Bartek, to, że nie byłeś w internecie, to nie znaczy, że nie oglądałeś twórców. No już nie udawaj, że... Ale no nie oglądałem, k***a, wszedłem na co do ale to właśnie, jesteś cały ty. Mnie. Ty całe życie, mam wrażenie, że udajesz, że tego nie znasz, to tamto, to nie słyszałem, tego nie oglądałem. Stary, weź ty się obudź. Ej, to by się nie mieści w głowie, że ktoś może nie żyć w internecie, naprawdę. Nie, to są twoje słowa, które mówiłeś do mnie, pierwszy raz, kiedy się spotkaliśmy. Tak o? Ha, no i to jest problem. W takich sytuacjach zawsze jest problem, bo to jest słowo przeciwko słowu. I to będzie bardziej przekonujący dla widza, dla słuchacza, ten po prostu wygra tą debatę, a nie, znaczy tą debatę, no to tą sytuację, tak? A niekoniecznie ten, który będzie miał rację. Bo jakby w tym przypadku, o czym teraz Kuba mówi, tylko on i Bartek wiedzą, jak faktycznie było. A to... I wiesz, no to jest słowo przeciwko słowu w tym momencie. My możemy wybrać sobie, czyją stronę będziemy trzymać, a jaka jest prawda? No nigdy nie poznamy, no chyba, że któryś się tak mocno napierdoli któregoś dnia na streamie, że się otworzy za mocno, aniżeli by chciał. Przykro mi to mówić, ale to jest po prostu nieprawda, stary. No i takie właśnie słowo przeciwko słowu, nie wiadomo komu wierzyć. Każdy pamięta, jak Xen, no jak był w piku swojej kariery, nazywany był krecikiem, jak Xajo. Używał podobnego slangu. Być może całkiem możliwe, że Bartosz miał kompleks Xaja i ten był jego idolem, ale to jest nieważne w tej dramie. Chinkrow atakował już po prostu innych, odbiegając od tematu, pogryźli się o jakiegoś powerbanka i tak dalej, więc po prostu po tych kilku irrelevant kłótniach szacharz na spokojnie wyjaśnił Chinkrowa. Przede mnie plecak, kilka dni później unfollowujesz mnie na socjalach, nie ma tej relacji, kontaktu i ze mnie na streamie, bo... Zawsze rośniesz w piórka, kiedy troszeczkę ci wraca widok. Prawda. Jak Ciro ma więcej, to mu tak od... Prawda. W moim odczuciu. Jebiesz po wszystkim. Jebiesz Rypsona, stary. Jebiesz Kubona, mówiąc co? Śmiałeś się, dziękuję za 60 pałka, pałę za piąty. I to takie lekkie szpileczki, to wcipni Cinkro. Po czym jest 500 widzów i siedzisz... mi to z miną zbitego psa. No mi też nie się ma to nie podobało, nie? Jak na przykład, no najechałeś na Lewusa.
I to jest fakt, nie opinia. Dobra, to i dlatego odciąłem się zupełnie, nie mówiąc nic negatywnego na twój temat. Nie wiedziałem, że się nie lubimy, no po prostu to ty się odciąłeś dając unfollow, bo tak było. Bartuś, różnica między nami jest taka, że ja mówię otwarcie, jak nie śledzisz moich transmisji. Na każdej transmisji mówię to samo praktycznie. Pierdolę głupoty, mówię to, co uważam, mówię to, co ślina mi przyniesie na język. Ale to akurat się zgodzę. Akurat to jest jakiś plus dla Synkrofa, że on czasami pewnie nawet nieświadomie potrafi pierdolnąć taką głupotą. W sensie chodzi o to, że głupotą jakby wizerunkową dla niego. Ze streamerami, z ludźmi po prostu, którzy gdzieś tam generują jakieś zasięgi, jest tak, że no stają się populistami, to już było. Uważają troszkę na słowa, a Kuba tak nie ma, nie? Kuba tak nie ma. Potrafię pierdolnąć naprawdę na tyle głupią rzeczą, która może mu zaszkodzić. Mówię pierwszą myśl, którą mam w głowie. Tylko... Ale ja jestem populistą, no wiemy. Nie, Bartek, tylko problem jest taki, że ty jakby nadal nie mówisz konkretów. Jakby no jak ja zamieniłem w tej relacji z sobą. My nawet niczego nie zbudowaliśmy. No ale powiedziałem ci. Powiedział. De facto relacji nie było. Faktycznie poszedł Skyrocket u mnie wtedy. I w tym 2021 z nikim nie budowałem relacji. No dobra, i uważasz, że kiedy wybili ci widzowie, to ty zachowywałeś się w porządku, tak? W stosunku nie. do mnie i do innych osób. Znaczy. My kiedy pisałem do ciebie, leciutko ignorowałeś, nie chciałeś, że tak powiem, gadać ze mną, bo ciągle byłeś zabiegany, zarobiony, rozumiem. Czy ja wtedy ci wchodziłem w dupę, pytałem się o hosty, pytałem się, czy zrajdujesz mnie? What? I właśnie to jest to, stary, że to było 3 lata temu i mówisz, no. że wchodziłeś w dupę. Tak, nie powiem, że kiedykolwiek wchodziłeś w dupę, no. ale relacji nie było. W żadnym wypadku wchodzić z tobą w interakcję, bo widziałem, że mnie wyzywasz i widziałem, że nie pisałeś do mnie. Mówisz, że wszawszy kawa na ławę, dlaczego ja nie napisałem priv? Słuchaj, widzę, że ktoś zachowuje się wobec mnie nie fair. To za stary, naprawdę za stary. Na to, żeby Bartek, gdzie ci dałem tego unfollowa? Nie wiem. Bo to jest dla mnie trochę pojęcie. Z jednej strony mówisz, że właśnie nie śledzisz, a z drugiej strony masz przypierdolkę o follow. To jest, dla ciebie serio follow tak dużo znaczy. Nie, to znaczy, że ty musisz celowo to zrobić. Przeszukujmy się. Nie, stary, ty musisz żyć moim światem, ty musisz żyć moim życiem. Nie. Ej, ty masz naprawdę Stary, ty mi mówisz, że ja cię odfollowowałem na jakiejś platformie. Owszem, bo to jest w naszej pracy. W tym momencie na Twittera followuję cię od początku na Twitterze. Nie dałem ci żadnego unfollowa. Jedyna platforma, na której mógłbym ci dać unfollowa, to Instagram. No i po tej lekkiej odklejce zestresowany Cinkrow przeszedł w końcu do tematu, czyli zarzucanego im wszystkim wykorzystywania innych dla zasięgów i fałszywości. Prawda jest taka, że ktoś się wybija na niepełnosprawnych, ty również to robisz, w sensie mam na myśli tutaj... Każdy jest niepełnosprawnego na to wychodzi. Każdy ma swojego niepełnosprawnego. Lasa. Masz leciutkie kompleksy, że wtedy nie wyszło, że spierdziłem sobie tą karierę. I tyle. Każdy ma niepełnosprawnego. Gigarelujesz, bracie, nie? Ja ci życzę jak najlepiej. Napisz serduszko do cypka. Bartek się zachowuje tak jak Boxdel, że gdzie teraz są zasięgi, liczby, to tam leci, a resztę ludzi omija, a bym się z tym faktem nie zgodzi, jak mam być szczery. Pamiętam też, jak z Bartkiem graliśmy w szachy, gdzie miałem 200 widzów, to robił ze mną content, nie? To? Nawet w gorszych momentach. Cinkrow potem pokrótce wyjaśnił Gerberka, żeby ten się nie wtrącał, że to nie ma znaczenia, ile widzów ma osoba wykorzystywana, tylko ile widzów ma ten duży streamer, który z niej czerpie, czyli na przykład Xayo i Luki Maja, 5000 widzów więcej, jak jest u nich Bagieta, albo Rybson ma rekordowe odcinki na YouTubie, jak ma Cypka na odcinku, jednak Bagietson i Cypek sami kręcą małe liczby. Ale to jest słuszne spostrzeżenie Cinkrofa. Jakby ja tego nie miałem powodu, aby tego analizować, ale kurczę, to jest chyba trafna uwaga. Tak wiecie, na gorąco, nie? To odbieram, że to trafna uwaga.
Wtedy Chinkrow zrelował i w końcu na ten temat wypowiedział się doświadczony dinozaur twitchowy Remigiusz Overpaw Push. Oczywiście, tak samo było ze mną i z Mamonem, czy nie wiem, czy z jakimiś innymi osobami, z którym grało się duo. No dobra, ale czy to jest... Więc zawsze okay, tak to wygląda, teraz, tylko nie rozumiem. Ale nie ma znaczenia, jak to zbiera większy kwit. Ważne jest to, że wy jako dwójka osób... No się bawicie. ...idziecie cały czas do przodu, mimo że mam chuj hejterów. Zgadzam się. Albo mają 2 IQ, albo lubimy go oglądać, bo cały czas wchodzą z nowym kątem, gdzie jest kontent. Zgadza się. Nie wiesz, teatr, zabawa, gra, akcja, każdy ma jakąś rolę do odegrania i żeby zmienić swoją rolę, trzeba na tym popracować. Bruce nigdy z tej roli nie wyjdzie, bo jest po prostu za głupi. Uznajmy to. Nie chce się ja pierdolę. Biedny Brusik, no. Nawet ojciec go wyzywa. Bo się boi, że on zmieni swoją osobę i przez to przestanie mieć widzów. I kumasz to. I być może mamą też... i w taki sposób to zrobić. Ty też się boisz streamować na 100 osób synchro, dlatego pójdziesz do Ksajo, pójdziesz do każdego innego i każdy się będzie trzymał większych kolegów tylko po to, żeby zrobić jakiekolwiek zasięgi. A my o tym, jak to jest złe. To nie jest złe, to jest naturalne, normalne. Każdy z nas nie lubi TikToka, każdy z nas TikToki wstawia. Po tych pięknych słowach Overa Xen chciał przejść do podsumowania, ale Chinkrow chciał mu jeszcze dopiec i rozmowa zeszła na legendę Ksajo. No to wszystko jest jasne, no ja podtrzymuję no to samo statement Demonza, jesteś, chodzi dupą, dla zasięgu zrobisz wiele rzeczy. Dzięki tobie ten frajer po bandurze. Zauważyłem również, że nie tylko ja mam takie zdanie i Twitch też cieszy się weryfikuje w tej kwestii, po prostu. Słuchaj, no cieszy mnie to, że wasza zamknięta grupa ma takie zdanie. To nie jest kwestia zamkniętej grupy, bo zobaczysz, że odbije się to też na innych grupach, to widać. Śmiałeś się z Rypsona, że wchodzi w dupę Ksajo. Musiałbyś zerknąć z boku, co ty robisz i jak to wygląda. Ja rozumiem. Okay. Uważasz, że w tym momencie wchodzę w dupę Ksajo, tak? Ale chyba jest mi to obojętne. No to jak ty jest to obojętne, twoje to po wyciąga? Znaczy, ja powiem tak, no... Wtedy, kiedy... Jakby była ta rozmowa pomiędzy tymi członkami Ksajo Industries, kiedy padł pomysł na to, że... Znaczy, nie wiem... odrodzenie tej grupy, jakby roboczo nazwanej Ksajo 2.0, Ksajo Industries 2.0 chyba jakieś tak, no to no tam Chinkrow jakby bardzo się narzucał, ale w życiu bym nie odebrał tego jako... Bardziej bym to odebrał jako taki troll, jakie takie, wiecie, zobrazowanie, jak streamerzy zachowują się w momencie, kiedy pojawia się furtka na to, żeby wkłócić się w łaski jakiegoś większego streamera. Bo na przykład to, co robi Rypson z Ksajo, jakby ja totalnie nie mam nic do Rypsona. Ale jest takim kurwa psem Ksaja, że to jest niesamowite. No Rypson, mam wrażenie, że Rypson jest kurwa na smyczy z kagańcem. Jeszcze takiej smyczy, wiecie, takiej smyczy kolczatce, nie? Że jak Ksajo to ciągnie, to będzie kurwa to wbija pod skórę. Relacja Ksaja z Rypsonem jest obrzydliwa do oglądania. No Rypson jest... No, zachowuje się totalnie jak taki piesek. Totalnie jak pies. To skoro to wyciągasz, to nie bo to są fakty. Obojętna. Bo to są fakty, więc tylko ci o tym mówię. To ty żyjesz w przekonaniu, że ja chciałem przymilić się Ksajo. Nie, bo uważam, że Ksajo jest nudny, ale rozumiem, dlaczego jest oglądany. I to jest ta nasza zasadnicza różnica. Bo jest tam bagieta. No, powiem ci Bartek, że swego czasu żyłeś w mocnym strachu przed Ksajo. Każdy żył! Ale każdy żył! Wyciągaj, bo ja naprawdę... Nie, no chyba sobie... już... Sensu, niech pierwszy ciekawie, kto się to nie żył. Wyłamałeś mnie, to chyba wystarczy. Dosłownie, każdy żył. Teraz zmiana narracji, spoko. Nie zmiana narracji, po prostu jakby nie mamy już żadnych argumentów. To jest przekomarzanie. Ty mówisz jedno, ja mówię drugie. Nie? My z Arturem rozmawialiśmy na wiele tematów i myślę, że to jest bez sensu, ale kurwa, jeśli chodzi o sferę publiczną, no to przecież ryba sam o tym mówi, więc tutaj... Nie, ja chodzę o to właśnie... No, tak jakby... Ja nie chciałem mówić o rybie, tylko wytknąć twoją hipokryzję. O tym, że szybko dodam. Z tego z ryby, a robisz to samo. Nie, choć szybko dodam, że tak jakby... Dla mnie to jest oczywiste, jakby kolej rzeczy, tak jakby jeżeli gość mi tyle pomaga, dzięki niemu mam to, co mam. W sensie nie w dużej mierze, w sensie nie jakoś full, bo Kubą też dodał swoją cegiełkę, wiesz, Marcin robił mi pod górę, ale tak jakby... Ze względu na wdzięczność, którą po prostu mam i tak jakby...
to, ile on mi pomaga po prostu w prywatnym życiu, z jakimiś moimi problemami, stary, na przykład, nie wiem, z tym, na przykład rodzice się kłócą, ja przyjdę do niego, na przykład, co robić w takiej sytuacji, że się czuję, po prostu psychicznie po prostu, i on mi pomaga, to po prostu jako wdzięczność po prostu, to pojadę na tą piłkę, mimo tego, że mnie boli ten ząb, proste. Właśnie, i to tak, jest to, tak. Z jednej strony cię nie boli, a to był losowy przykład, ja nie mieszkam z rodzicami, a moi rodzice mają bardzo dobrą relację. Ale mnie to nie boli. To już chodzi o po prostu taką wdzięczność po prostu, i tyle. Co o tym mówić? A więc dosłownie no, 20 sekund. Jest różnica pomiędzy byciem wdzięcznym, a byciem po prostu psem. Po tych słowach Rybsona Chinkrow wyszedł z Discorda i odpalił swój stream z ostatecznym statementem o wykorzystywaniu innych dla zasięgów, gdyż Gerberek Over i Xententacion sami się do tego przyznali i jakoś obronili, że to jest taka relacja z obopólną korzyścią, a Rybson powiedział, że jest pieskiem Ksaja z wdzięczności, no to przyszedł czas spowiedzi Chinkrowa. No jak to jest z tym mamonem? Podszedł do mnie Demons na palarnię i pierwsze słowo, które powiedział, to czy mamon serio jeździ na wózku? Wtedy mi się trochę zapaliła lampeczka. Dzięki, na czwarty miesiąc. Był ostro najebany, pewnie nie tylko najebany, i zastanawiałem się, o co tu chodzi, bo ja wtedy szczerze bardzo lubiłem Kamilka. Nowe fakty. Uważałem go za takiego mojego, no może nie przyjaciela internetowego, no w sumie można tak powiedzieć, że przyjaciela internetowego. Myślałem, że będziemy sobie razem grać duo. Nie jeździ, widziałem, jak Robelek robił. No, w streamie o kobietach, o życiu. To ja sypkiem. W sprawach graliśmy w inne giereczki. Też od czasu do czasu. No i podchodzi do mnie Demons i gada jakieś strasznie dziwne od początku rzeczy na mamona. I to wyglądało z mojej perspektywy tak, jakby on był zazdrosny, że ja się pojawiłem w świecie Kamila. I ja nie znam, że tak powiem, osoby Demonza, czy to już, czy że tak powiem, to było już wcześniej. Jakiś widz mi podesłał jakiegoś shota z Adamcym, że tam też coś takiego poszło, że tam była jakaś zazdrość i tak dalej. Więc nie za bardzo kumam, że tak powiem, tego lore. No ale w skrócie wyglądało to co najmniej dziwnie. Koleś do mnie podchodzi, pierwszy raz się widzimy. Ja jedyne co widzę, to jego gniazdo na głowie, bo jestem ciutkę wyższy. I zaczyna mówić, że ziomek, z którym gram duo, jest jakimś Leglesem. Co jest kurwa Legles? Chinkrow w skrócie powiedział, że Amrach kłamie i pierwsza interakcja z Demonzem, jaką miał na nieszczęsnym evencie, to rozmowa o mamonie, w której to Amrach śmiał się z mamona. Ponadto dwukrotny mistrz EU-master... Jak dwukrotny? To jest trzykrotny? Czyli się już coś zajebało, no trzykrotny. ...iż Demons może być zazdrosny o mamona. Więc to nawet nie jest jakiś statement z mojej strony. Ja po prostu nie wiem, co się wczoraj odpi***ło, więc posłuchamy dalej ten filmik. Tylko chciałem po prostu wyjaśnić tamtą, że tak powiem, imprezę, tak? W której Kamil Amrach był... Okay, czy on ogląda, w stanie... Czy on ogląda całość? Pojebane. Jeszcze... Ale na CDA jest odrzucone. X kurwa D. Upojenia alkoholowego. No i było to co najmniej niesmaczne, mówić takie rzeczy. Kolejne słowa przeciwko słowom padały, ale pojawił się jeden z ważniejszych faktów, którym rzucił atakowany przez wszystkich streamer. Ale no niestety muszę to wyciągnąć, bo napisał do mnie mamon. Napisał do mnie mamon wczoraj taką wiadomość, jak robiłem pewne rzeczy IRL. Po chuj takie rzeczy pokazywać? Tutaj nie ma nic złego. Tu ogólnie chodzi o kontekst, tak? Chodzi o kontekst, żeby nawiązać odnośnie tej dramy. Tutaj nie ma nic takiego, co nie można byłoby, że tak powiem, powiedzieć na streamie. No i mamo napisał tak. Ogólnie niezłe dymy będą widzę, ale nie zamierzam cię wyzywać, bo pogodziłem się z tobą i cię lubię, ale nie wiem, co myśleć w sumie. Ogólnie pogodziłem się z Demonzem i powiedział mi na live, co mówiłeś. Mówił mi, że wie, że mi ty to powiedziałeś, ale ja powiedziałem, że dziewczyna jakaś mi coś powiedziała, jakaś... Powiedziałem kilka dni, czy nie pamiętam nawet, tygodni później, myślę, że kilka dni raczej, po tej imprezie, która się odbyła. O, 21. Żeby uważał na Demonza, bo mówi, że jest osobą niepełnosprawną i jest to dziwne. To tak naprawdę... Czyli mitoman nieco podkłamał i tajemniczą dziewczynę zmyślił. Po prostu Chinkrow serio podkonfidencił Demonza do mamona, że ten go wyzywał i zniszczył ich przyjaźń i do tego się sam na live przyznał. Jednak mamon chciał być z tą dwójką w dobrych relacjach i zmyślił tajemniczą osobę,
Cinkrow przyznał się do konfidenctwa, bo kompletnie nie zależy mu na żadnej relacji z Demonzem, a nawet dodał, że z Mamonem w sumie też nie musi się już znać. I tak jakby w tej dramie jednak każdy ma trochę racji. Cinkrow na tamte czasy chciał być w dobrej relacji z Mamonem, którego wykorzystywał do zasięgów, więc powiedział mu, że Demons obrabia go za plecami. No i teraz czas na opinię redakcji, bo według nas każdy w tej dramie ma trochę racji i jest dużo słów przeciwko słowom. Nie no, z redakcją też się zgadzam tutaj, że to każdy ma jakiś procent racji, ale takiej 100% prawdy no raczej nigdy nie poznamy. Prawdę znają Mamon, Cinkrow i Demons. Niemniej jednak niepotrzebnie Cinkrow tak podszedł do dramy i nawyzywał wszystkich, zachowując się jak panikarz. Każdy mógł do tego podejść luźniej i... Jezus, to bym jakoś tak strasznie nie wyzywał Cinkrowa, no... Nie wiem, no wszyscy go atakują, no wiecie, no, to też nie jest przyjemne, no... Wszyscy dookoła cię kurwa atakują. Wszyscy dookoła mówią ci wprost, że jesteś nieznośny i nikt nie jakby nie chce mieć z tą nic do czynienia, to możesz jakoś dziwnie zareagować. Jakby nie obwiniałbym tutaj jakiejś tak strasznie Cinkrowa. No, myślę, że jak się prześli jakoś ochłonie, to inaczej to będzie wyglądało, nie? A dzisiaj po prostu działał pod wpływem impulsu wszystkich tych bodźców, które napływały z całego pewnie Twittera, bo Twitter też no, nie szczędził słów kulie. I wyszłoby mniej syfu zza kulis, nie byłoby tyle spin i poruszonych tematów. W sumie Amrach też wszystkich nawyzywał, ale on to zrobił w taki sposób, że czat odebrał go za Sigmę, a Cinkrowa zserował. Trochę to nie fair, jednak Demons ma swoją własną widownię, która wszędzie za nim pójdzie, a Cinkrow trochę polega na opinii różnych community, więc Amrach może bardziej szczekać, bo mu nie zależy na tym, czy Bruce Cinkrow Xayo, czy ktokolwiek inny będzie go lubił, bo on ma swoich widzów, których raczej z nikim innym poza może Guciem nie dzieli. Niemniej jednak Cinkrow uchylił czoła i zrobił takie oto podsumowanie. No to co, podsumowanie. Cinkrow jest serem na Twitchu. Exen, jego świat mnie nie lubi. Xayo to legenda. Bruce mnie nie lubi. Overpo mnie nie lubi. W żadnej ekipie Xi nie jestem. Wszystkie rzeczy, które były na YouTubie mówione przez Xayo, zostały sformatowane. No i co? Przerobione komputerowo się mówi. Tyle, nie? Redakcja się z tym podsumowaniem nie do końca zgadza, to że... Kurwa, ja lubię Cinkrowa. Jest przygłupem na streamach. Jest totalnym firem, ale się go na przykład dobrze ogląda. Inaczej, dobrze się go ogląda, jak gra w LoL'a, czy po prostu w gierki, bo jak przychodzi do jakichś reakcji, do komentowania czegoś, to już jest gorzej, bo problem z Kubą jest taki, że ja mam wrażenie, że on często wybiera materiały, które są zbyt ciężkie na jego sposób bycia i no ciężko się tego słucha, ale poza tym, no Kuba się fajnie ogląda. I tak trochę wiecie, no tak chciałbym się postawić, wiecie, tak staram, znaczy chciałbym, tak staram się w jego sytuacji i tak kurwa wiesz, no nagle się okazuje, że cały internet mną gardzi, no to jest takie strasznie chujowe. Że wykorzystywał Mamona, to wiedział każdy od lat. I w sumie każdemu to zwisało, więc mógł odpowiedzieć na luzie. No nie widzimy tu powodu do serowania. Niepotrzebna jednak była ta kłótnia z Xenem i Overem, bo tam się Cinkrow rozsypał i trochę sobie zniszczył image. Rybson też to oglądał i mówił, że Cinkrow gada kocopoły. Szczerze drama jak każda inna. Jeden wykorzystuje Bagietę, drugi Cypka, trzeci Mamona. Każdy to wie nie od dziś, że w necie są prawdziwi kumple, czasami kumple biznesowi, a czasami fałszywcy, jeszcze innym razem typki, co wszędzie się pchają, byle utrzymać liczby, jednak jakby Cinkrow tylko pokłócił, z Demonzem to tylko jego widzowie by go nie lubili i vice versa, a tak to czat seruje Cinkrowa, którego wypowiedź o Demonzie była akurat normalna.
Podsumowując, cała drama to słowo przeciwko słowu, jeden kryje drugiego. Cinkrow został odebrany jako wyciskacz soków ze słabszych lub podlizywacz większym. Amrach wyszedł na Sigmę i relownika, a Iksen i Over przyznali się do wykorzystywania Brusa, jednak ze świadomością, iż jest to obopólna korzyść, oraz przyznaniem się, że nawet Olka lubią. Jednak jeden rodzynek towarzyszył nam przez cały film i nikt go nie zauważył. Tak, największym spijaczem zasięgów jest Arthur Rybson Lol-Gembicz, który kradł widzów Cinkrofowi podczas jego 5 minut podczas jego dramy. Tak samo kradł ich Brusikowi i spijał całą śmietankę. On miał 7 koła i restreamował ich dramę, a sami dramowicze nie przebili 2000. Gembicz, czerwona karteczka. Dziękujemy za donata i Naraesa. Naraesa? Kurde, no... Nie wiem, nie ma chyba co podsumowywać. Zobaczymy, czy coś w kolejnych dniach, jakieś ruchy będą wykonywane. Ale podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że za 3-4 tygodnie wszyscy zapomną o tej dramie. I tak to się skończy. A duo mamo nas z Cinkrofem, jeżeli zniknęło, to pewnie za parę miesięcy znowu wróci.